Witajcie kochani, taki dodatkowy filmik dzisiaj, bo dziś ważny dzień w Polsce, dziś dzień wyborów. I w piątek, słuchając konferencji na temat, która jakby dotykała 37 rozdziału księgi proroka Ezechiela, poczułem, że ten tekst bardzo mocno dotyczy i dotyka tej sytuacji, która jest teraz w Polsce i daje światło na to, jak Pan Bóg chce nas przeprowadzić i gdzie chce nas jako naród zaproprowadzić. Poprawmy sobie troszkę światełko. Posłuchajcie. Najpierw przeczytam, a potem może gdzieś tam w środku się zatrzymam i powiem parę słów. To będzie króciutkie nagranko, więc nie ma stresu. 37 rozdział Księgi Proroka Ezechiela. Ręka Pana spoczęła na mnie. Pan wyprowadził mnie w duchu i postawił pośrodku równiny pełnej kości. Kazał mi przejść między nimi i obejść je dookoła. A na całej powierzchni równiny było ich bardzo dużo i były zupełnie wyschnięte. Wtedy zapytał mnie: Synu człowieczy, czy te kości mogą ożyć? I tu jest moje pytanie, które mi się jawi bardzo często, gdzieś zaglądam. Ja bardzo rzadko oglądam wiadomości, prawie w ogóle, ale no, nie da się uciec we współczesnym świecie przed wiadomościami, przed opiniami, przed zdaniami różnych ludzi. I często się pytam właśnie, czy to, co się dzieje, może się zmienić? Czy naprawdę już wszystko umarło? A jeśli umarło, czy może ożyć? To, co dobre w naszym narodzie, to, co wspaniałe w naszym narodzie. Synu człowieczy, czy te kości mogą ożyć? Odpowiedziałem: Panie Boże, Ty wiesz najlepiej. Rzekł do mnie: wygłoś do tych kości proroctwo i powiedz im: wyschnięte kości, słuchajcie słowa Pana. Po to jestem, po to jakby poświęcam czas, żeby się nagrać. Nie z moją mądrością, nie z tym, co ja mam do powiedzenia, bo ja tak naprawdę nic nie mam do powiedzenia. Ale z tym, co Pan Bóg mówi do mnie i być może powie to też do Ciebie. Tak? Dlatego chcę głosić proroctwo, a proroctwo to nie jest mówienie, jakie będą numery w totka. Proroctwo to jest mówienie tego, co mówi Pan Bóg, a Pan Bóg mówi w swoim słowie. Wygłoś do tych kości proroctwo i powiedz im: wyschnięte kości, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi Pan Bóg do tych kości. Oto ja ześlę na was ducha i ożyjecie. Ja wierzę, że Pan Bóg mówi to teraz, że to wołanie Jana Pawła II. Niech przyjdzie duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi, jest wołaniem wysłuchanym. I to nie chodziło tylko o wyzwolenie z komunizmu i o upadek komunizmu, że w tym wołaniu chodziło też o nasz czas. Tak? To wołanie jest aktualne w naszym czasie. Niech zstąpi duch Twój i odnowi ziemię. I deklaruję to, te słowa, które Pan Bóg mówi przez proroka Ezechiela: oto ja ześlę na was ducha i ożyjecie. Staniemy się takim narodem, jakim powinniśmy być. Dam wam ścięgna, okryję was ciałem, oblokę was skórą i udzielę wam ducha. Czyli generalnie stworzę was na nowo. Tak? To jakby powtórzenie praktycznie tego, co wydarzyło się w raju, gdzie Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi. Pan Bóg chce lepić jeszcze raz. Ożyjecie i przekonacie się, że ja jestem Panem. Celem tej Bożej działalności, celem ożywienia jest to, żebyśmy zobaczyli, że On jest Panem. Wygłosiłem więc proroctwo zgodnie z nakazem. A gdy prorokowałem, powstał szum i szelest. Kości zaczęły się zbliżać jedna do drugiej. Patrzyłem, a oto pojawiły się na nich ścięgna. Oblekły się ciałem i z wierzchu pokryła je skóra. Ale jeszcze nie było w nich życia. Czy to już się dzieje? Deklaracja Bożego Słowa powoduje to, że rzeczywistość materialna zaczyna się dostosowywać. Wtedy rzekł do mnie: prorokuj do ducha. Wygłoś proroctwo, synu człowieczy, i powiedz duchowi: tak mówi Pan Bóg. Przybądź
duchu z czterech stron i tchnij na tych zabitych, aby ożyli. To jest kolejne zdanie. Chciałbym, żebyśmy ożyli do takiego prawdziwego życia, nie do życia w podziale, nie do szukania, kto jest moim wrogiem, kto moim przyjacielem, tak? Tylko do życia w tym, do czego Pan Bóg nas powołał, do czego Pan Bóg nas stworzył, a stworzył nas cudownym, pięknym narodem, naprawdę uzdolnionych, fantastycznych ludzi. Wszystkich! Prorokowałem zgodnie z nakazem i wstąpił w nich duch. A oni ożyli i stanęli na nogach, bardzo liczne wojsko. Powiedział mi: Synu Człowieczy, te kości to cały lud Izraela. To jest ten moment, po którym się zorientowałem, że to Pan Bóg mówi do nas. Nie, że my Polacy jesteśmy nowym Izraelem. My wszyscy ochrzczeni jesteśmy nowym Izraelem. Czyli to, co Pan Bóg powiedział do Izraela, mówi też do nas. I ten obraz kości to też jest nasz obraz, każdego z nas. Każdy z nas ma w sobie rzeczywistość, która umarła. I także kraj jako całość, nasza ojczyzna też ma rzeczywistość, która umarła lub została zabita. My nie wiemy, skąd te kości się wzięły w tej dolinie. Tak? I być może tych rzeczywistości jest na tyle dużo, że dałoby się tymi kośćmi założyć całą dolinę. I potrzebujemy głosu Pana, głosu Boga i głosu proroków, którzy przyniosą nam słowo Pana. Dzięki czemu to, co umarło w nas, ożyje. I dzięki czemu duch przyjdzie z życiem w pełni. Przepraszam. Powiedział im mi: Synu Człowieczy, te kości to cały lud Izraela. Oto mówią oni: wyschły nasze kości, przepadła nasza nadzieja, jesteśmy zgubieni. Dlatego wypowiedz do nich proroctwo. Po raz trzeci czy czwarty już. Tak? Bo nawet jak staniemy, nawet jak ożyjemy i zobaczymy sytuację, która jest dookoła, możemy stanąć w beznadziei. Ale Pan Bóg jest po to, żeby dać nam nadzieję. Pan Bóg daje nam nadzieję. I dlatego po raz kolejny słyszymy proroctwo. To tak mówi Pan Bóg. Oto ja otworzę wasze groby, wyprowadzę was z grobów ludu mój i wprowadzę do ziemi Izraela. Czyli wprowadzi nas z powrotem do naszej ziemi obiecanej. Tu znowu to słowo Izrael jest słowem, który jest symbolem. Pan Bóg chce nas wprowadzić do pełni potencjału naszego narodu, do pełni rozwoju, do pełni bogactwa, do pełni szczęścia, do pełni pomyślności na poziomie społecznym, na poziomie ekonomicznym, na poziomie politycznym, na poziomie religijnym, na każdym poziomie. Tak? Ja otworzę wasze groby i wyprowadzę was z grobów ludu mój i wprowadzę was do ziemi Izraela. Przekonacie się, że ja jestem Panem, gdy otworzę wasze groby i wyprowadzę was z grobów, ludu mój. Udzielę wam mojego ducha, mówi Pan Bóg, i ożyjecie. Osadzę was w waszej ziemi i przekonacie się, że skoro ja, Pan, tak powiedziałem, to również wykonam wyrocznia Pana. I to jest słowo do nas, do Polaków. To jest słowo dla naszej ojczyzny. To jest słowo na dzień dzisiejszych wyborów. Żeby niezależnie kto wygra, niezależnie jak będziemy głosować, żeby ten kandydat był tym, który zaprowadzi nas na drogę do spełnienia się tego proroctwa w naszym narodzie. Wszystkiego dobrego, kochani. Dzięki za uwagę. Jeszcze raz zachęcam do lajkowania, do udostępniania, do promowania, jeśli Ci się podoba. Do komentowania, do wysyłania uwag, do jakiejś tam może rozmowy, jeśli masz taką ochotę. Wszystkiego dobrego. Z Bogiem. Pa.